Cześć, z tej strony Maciej Pokarowski z kadry szkoleniowej Gardu. Witam serdecznie w kolejnym materiale dotyczącym żywienia seniora. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie żywienie w chorobach kostno-stawowych, czyli przyjrzymy się, jak za pomocą diety możemy odpowiednio pomóc seniorowi w przypadku różnego rodzaju problemów. Szczególnie spojrzymy na zwyrodnienie stawu, czyli osteoartrozę oraz osteoporozę. Dodatkowo będę chciał przywołać też i zachęcić niejako wszystkie osoby, które oglądają ten materiał, do tego, żeby starać się dbać o swoje żywienie i dietę jeszcze wcześniej, ponieważ ma to później wpływ na ryzyko występowania m.in. osteoporozy w wieku starszym. Także bardzo serdecznie zapraszam. Zacznijmy więc sobie może od osteoartrozy. Osteoartrozę możemy rozumieć jako zwyrodnienie stawów i najczęściej, najbardziej charakterystyczne może elementy czy cechy osteoartrozy to przede wszystkim dotyczy ona jednego stawu i najczęściej będzie to staw biodrowy, kolanowy czy stawy ręki. Stawy w kręgosłupie, szczególnie w okolicy kręgów szyjnych, dosyć często będą również podlegały zwyrodnieniu. Jakie są charakterystyczne objawy, poza tym, że dotykają jednego stawu? Dodatkowo mamy ból charakterystyczny oraz towarzyszące temu trzeszczenie podczas przemieszczania się i ruchu. No i dodatkowo mamy ograniczenie ruchomości tego stawu. To może świadczyć nam o problemach zwyrodnieniowych. Osteoporoza natomiast, którą przywołałem na samym początku, oczywiście możemy rozumieć jako tendencję do zwiększonej łamliwości kości. Najczęściej osteoporozę będziemy rozpoznawać w momencie, kiedy dojdzie do niespodziewanego złamania, czyli niewspółmiernie do wypadku, który załóżmy miał miejsce, na przykład upadek czy uderzenie, i wtedy dochodzi do złamania kości. Może się okazać za pomocą konkretnych badań, że mamy niestety do czynienia z osteoporozą. Według wszelkiego rodzaju doniesień wiemy, że za pomocą odpowiedniej diety, którą możemy kreować w czasie dorastania, kiedy kształtuje się jeszcze nasz kościec, wtedy możemy optymalnie podarować sobie taką ilość wapnia, która będzie służyła nam na lata, taką odpowiednią podaż witaminy i składników mineralnych z odpowiednio skomponowanej diety, które mogą chronić nas przed osteoporozą w przyszłości. Pod kątem natomiast samej diety, czyli mamy problem u seniora z problemami kostno-stawowymi, jak powinna wyglądać dieta seniora, jak możemy wymiernie seniorowi w tym pomóc. Tak jak już przywołałem, kluczowym składnikiem mineralnym, jego budulcem będzie oczywiście wapń oraz też witamina D. Natomiast w kontekście witaminy D z poprzednich materiałów wiesz już, że najlepiej dostarczać ją w postaci odpowiedniej suplementacji, ponieważ ciężko będzie nam o to, żeby za pomocą diety uzupełnić zapotrzebowanie na witaminę D, szczególnie w takim okresie jesienno-zimowym. Dlatego zalecana będzie suplementacja. W kontekście natomiast wapnia powinniśmy rozważyć to, żeby w diecie seniora jak najwięcej źródeł tego wapnia występowało. Najbardziej bogatym źródłem, i myślę, że każdy ze słuchaczy tego materiału to wie, będą oczywiście mleko i produkty mleczne. Z zaznaczeniem, że chodzi nam o niskotłuszczowe produkty mleczne. Pamiętajmy bowiem, że w kierunku żywienia seniora musimy zważyć uwagę na to, żeby niwelować podaż tłuszczu w diecie, bo z wiekiem dochodzi do niekorzystnych zmian, czyli podwyższenia poziomu tkanki tłuszczowej i spadku tkanki mięśniowej i siły mięśniowej. Jest to dosyć kluczowe, żeby o tym cały czas pamiętać. Dlatego będziemy rekomendować seniorowi niskotłuszczowe produkty mleczne i jego przetwory, żeby nie dodawać seniorowi w diecie zbyt dużej ilości tłuszczu. Tak jak wiemy, najbardziej bogatym źródłem, jeśli chodzi o wapń z przetworów mlecznych, będzie ser żółty. Ser żółty, który zawiera go naprawdę bardzo dużo. No i tutaj też nie możemy posiłkować się bardzo dużą ilością sera żółtego w diecie seniora, bo pomimo tego, że zawiera duże ilości wapnia, ma też w sobie bardzo dużo tłuszczu. Natomiast co do innych źródeł wapnia, które mogą się pojawić w diecie seniora, bardzo fajnym rozwiązaniem m.in. jest taka ryba jak sardynka, która charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością wapnia. Dobrym rozwiązaniem będą również zielone warzywa w postaci natki pietruszki, w postaci jarmużu, czy na przykład też migdału. Więc powinniśmy
jak najbardziej urozmaicać dietę seniora, ponieważ będzie to miało niebagatelny wpływ na jego zdrowie. Jeśli pamiętamy już o podaży wapnia w diecie za pomocą mleka i jego przetworów, o zielonych warzywach też już wspomnieliśmy, dodatkowo migdały czy sardynka, czyli takie bogate źródła wapnia, musimy zwrócić uwagę również na inne komponenty diety. Mianowicie tutaj zwróciłbym uwagę na zmniejszenie zawartości szczawianów w diecie, które mogą powodować, że będą one zmniejszały wchłanianie wapnia w naszym organizmie. I jeśli chodzi o szczawiany, przede wszystkim mam na myśli rabarbar, oczywiście szczaw oraz buraki. Dodatkowo zwróćmy uwagę, że jeśli będziemy mieli dietę bogato sodową, bogatą w sól, też będziemy niestety narażeni na utratę wapnia z moczem, która niejako może wypłukiwać nadmiar tego sodu, może wypłukiwać nam wapń z naszego organizmu, więc też na to zwracajmy uwagę. Dieta powinna też być ubogofosforanowa, czyli te wszelkiego rodzaju fosforany, które będą występować w produktach wysoko przetworzonych, produktach typu fast food, konserwach i wędlinach. Zwróćmy uwagę seniorowi, żeby tych produktów w diecie unikał. Chciałbym dodać jeszcze, że jeśli mamy osoby, które mają problem z tolerancją laktozy, spróbujmy, czy nie poradzą one sobie i nie będzie problemów zdrowotnych przy fermentowanych produktach mlecznych, ponieważ też jest to źródło wapnia, mniejsze w stosunku do typowych produktów mlecznych, ale jednak i nie warto całkowicie od razu z nich rezygnować. Pamiętajmy, że mleko kozie również jest dobrym i fajnym źródłem wapnia. Jest to mleko niedoceniane też w kontekście alergii na białka mleka krowiego. Warto było rozważyć taki zamiennik, przy czym też należy obserwować, czy nie będzie problemów żołądkowo-jelitowych przede wszystkim przy spożywaniu tego typu produktu. Dodatkowo w kontekście diety zwróciłbym uwagę na typowo przyprawy, które wykazują silne działanie antyutleniające i w tym wypadku będzie to kurkuma, anyż, goździki czy imbir. No i wykazano, że w kontekście chorób układu kostno-szkieletowego będą one jak najbardziej korzystnie wpływały. Też ta zasada dotycząca żywienia opiera się tak naprawdę o piramidę zdrowego żywienia aktywności fizycznej dla seniora, dlatego odsyłam do materiału, gdzie omawialiśmy sobie właśnie te zasady. Natomiast w kontekście diety seniora, jeśli chodzi o problemy wszelkiej maści w kontekście chorób kostno-stawowych, to przede wszystkim dodatkowo zwróciłbym uwagę na te aspekty. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i słyszymy się jeszcze w paru innych materiałach dotyczących żywienia seniora, gdzie omawiam też najczęściej występujące problemy zdrowotne seniora i podpowiadam, jak za pomocą diety możemy wspomóc seniora w codziennych działaniach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.